milkną echa romansa posła PiS Stanisława Pięty z Izabelą Pek. Nie żadne romanse, czy to posła czy redaktora, niewiele obchodzą. To ich prywatne sprawy. Problem zaczyna się przy dostępie do informacji tajnych i niejawnych, oburzył się Paweł Kukiz. W sprawach etycznych, moralnych bardzo łatwo jest kogoś szantażować, dodał. Poseł Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS, East News. Stanisław Pięta, jeden z najbardziej konserwatywnych posłów PiS, miał romans. Sprawę ujawnił dziennik Fakt. Polityk miał uwieść, a następnie porzucić młodą kobietę, którą poznał podczas rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jak podkreślił Paweł Kukiz, to nie jest jedynie kwestia moralna, ale też bezpieczeństwa. Wcześniej posłem Piętą powinna się zainteresować ABW. Jest dla mnie niedopuszczalne, żeby z prasy dowiadywać się o jakichś szczególnych więziach członka Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Uważam, że po to jest rubryka w kwestionariuszu, by o czymś takim napisać. To jest nie tylko kwestia uczciwości, powiedział Paweł Kukiz w rozmowie z Konradem Piaseckim w Radiu Z. Polityk stwierdził, że w certyfikatach bezpieczeństwa należy poinformować o ewentualnej skomplikowanej sytuacji osobistej. Sam pamiętam, że kiedy wypełniałem kwestionariusze o przyznanie certyfikatów bezpieczeństwa, dostęp do informacji tajnych, to była również rubryka, która dotyczyła innej bliskiej osoby poza małżonką, powiedział w Radiu Z. Tłumaczył, że przed wejściem do speckomisji wypełnia się ankietę i jeżeli coś budzi niepokój funkcjonariuszy ABW, to zdarzają się rozmowy z funkcjonariuszami. Jeżeli trwa romans, to służby powinny w jakiś sposób zareagować. Przynajmniej wezwać delikwenta na rozmowę, twierdzi lider Kukiz 15. Jeżeli ktoś jest ukrytym homoseksualistą, wstydzi się swojej orientacji, a jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim i ma romans pozamałżeński, homoseksualny, to bardzo łatwo takiego człowieka potem szantażować i wydobywać od niego informacje, dodał Kukiz. Stanisław Pięta miał nawet proponować Izabeli Pek zatrudnienie w PKN Orlen. Poseł potem stwierdził, że pracy jednak nie załatwiał. Kobieta miała odwiedzać Piętę w jego pokoju poselskim. Polityk przekonywał ją, że ma idealną budowę do rodzenia dzieci i może mieć ich nawet szóstkę. Parlamentarzysta ma żonę i córkę. Izabela Pek twierdzi, że intymne relacje łączyły ją tylko z posłem Stanisławem Piętą, z kolei prezydent Andrzej Duda to dla niej męski wzór. W rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczy, dlaczego postanowiła ujawnić swój związek z politykiem PiS.